Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam klucze dla hydraulika za 124,99. To jest taki rachuneczek. Kupiłem je z tego względu, że mam tutaj po prostu boiler do podłączenia. No ale stwierdziłem, że tak, nie będę robić jakieś tutaj paproszyny i w ogóle czegokolwiek takiego, więc nie mam kluczy, to warto po prostu wziąć sobie takie zakupić. I stwierdziłem, że tego typu są dobre, chociaż mają pewne mankamenty. Bardzo dużo pozytywnych opinii jest na temat tych kluczy. Dlatego, jeżeli film Ci się spodoba, pamiętaj łapeczka w górę, subskrypcja, komentarzyk. Wypowiedz się, czy takie klucze byś sobie kupił. Posłuchaj o wadach i zaletach. Może zdecydujesz się na zakup właśnie takich kluczy, albo polecisz coś lepszego w dobrej cenie, a ja Ci powiem, ile są w stanie zrobić, załóżmy, instalacji z pompami ciepła, z gazami, z kotłami na pelet, na ekogroszek, takie właśnie klucze i czy one się w ogóle nadają. Dlatego zapraszam Cię na film. Mój drogi użytkowniku, najpierw cena 124,99, zapłacone, przyjechały i mamy wyszczególnione, że pierwszy, jedna druga kosztuje 26,29 groszy. Drugi calowy kosztuje 32,86, a dwucalowy kosztuje 65,84. Do tego jeszcze jakieś podatki, inne rzeczy. Wiadomo, państwo tam musi sobie zarabiać i tym podobne sprawy. No musi, bo musi, lubi, bo lubi, ale zaprezentujmy najpierw klucze. Klucze dostarczone są właśnie w takim opakowaniu. Oczywiście jeszcze jest białe pudełeczko, ale nie będę Wam tu pudełeczka pokazywać. I już, tylko najpierw Wam omówię ten klucz. To jest jedna druga. Bardzo poręczny kluczyk, nie mogę powiedzieć, że nie. Fajny, jeszcze nie używany, więc jest to świeże funfelnówka. Takowa firma. Czy ona jest dobra? No ja Wam powiem, że na tą pracę, którą ma wykonać ten klucz, nic mu się tak naprawdę nie stanie, nic się nie powygina. We wszystkich tych kluczach trzeba uważać na ten tutaj bolec, który jest no, zaprasowany, zabity, zakuty. Na to trzeba tak naprawdę uważać. Gumowe tutaj końcóweczki, chociaż mogłyby być jeszcze troszeczkę dalej wrzucone, no ale co, dla takiego, można powiedzieć, domorosłego hydraulika, nawet dla, można powiedzieć, półprofesjonalisty, który na początku no nie wie, czy on będzie to robić, czy jak to będzie wszystko ze sobą współgrać, takowe klucze mogą być, nie są czymś złym, więc jedna druga spoko wygląda, jest fajne. Tutaj mamy calowy, już taki klucz troszeczkę większy, tu mamy numer. I co on tu jest? Jest to calówka, numer artykułu, sobie zobaczcie. A jeszcze Wam pokażę tego tutaj, co jest, o, żebyście też mieli. Możecie sobie porównać. Możecie też napisać, czy ta cena 124 z transportem ze wszystkim, no 125 zł, to jest ok. Tutaj tak samo, tu już widać, że troszeczkę lepiej jest to wykonane. Tu to troszeczkę jest za bardzo nabite. Tu powinno być bardziej tutaj takie zwężone. Ząbki. Idealnie jak do jakichś takich ciężko dostępnych miejsc. Więc calówka. Na pewno na jakieś takie podstawowe rozgrywki w zupełności przyda się. Teraz to coś takiego większego. Przy takich kluczach to większość takich ciemnego typu filmów się zaczyna. Jak coś tam gdzieś się dzieje, to zawsze chłopaki biorą z przyczep no właśnie takie klucze dwucalowe. Jesteśmy w stanie tutaj obskoczyć bez żadnego problemu. Zobaczcie, jakie szerokie, jakie duże spektrum pracy jest. I tu tak samo trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli coś by się tu wydarzyło, to wtedy trzeba jakąś albo na gwarancję sobie oddać, albo jakąś tutaj nit wbić, czy cokolwiek takiego, bo trzeba to po prostu zwrócić uwagę, bo to jest tak naprawdę jedyny mankament tych kluczy, bo pracowałem na takich kluczach i wiem jedną rzecz, że jeżeli tu coś się wytłucze, wyrobi się nam ten po prostu tutaj ten czpień, to po prostu się całe psuje, tak? To ten element najważniejszy, gdzie to jest ta cała regulacja, on po prostu się psuje. Tu możemy jeszcze to wziąć, ściąć i możemy większe tam sobie jakieś gabaryty obsłużyć, nawet troszeczkę więcej niż 2 cale. Nie chciałbym dostać takiego klucza, bo tu już jest kawał klucza. Trzeba mieć troszeczkę siły, jak to się mówi, żeby wziąć i w ogóle takim kluczem manewrować.
No, troszeczkę siły w łapie też trzeba mieć, żeby skręcać, ale po iluś tam, załóżmy, godzinach pracy, to ręce mdleją przy dwucalowych. Jeszcze przy większych kluczach to już w ogóle ręce mdleją, dlatego trzeba ćwiczyć ręce i dosyć zauważyłem, że jak robiłem hydraulikę, to bicki, klata, wszystko rośnie, jeżeli się to wszystko skręca ręcznie, nie stosuje się imadła, wszystko ręcznie się skręca, to naprawdę siła jest mega fajna, fajne są dociski, więc no jest dla mnie super. To można powiedzieć, to jak ktoś chce iść na rehabilitację, to może wziąć sobie takie klucze i nimi się po prostu pobawić i się fajnie zrehabilituje. No ale co? Regulacja jest spoko, płynna, nic się nie dzieje. Ale oczywiście znajdą się osoby, powiedzą: ty Raoli, to jest totalne badziewie, za śmieszny pieniądz i w ogóle. Powiedziałem, moi drodzy, nie krytykujcie czegoś, co nie mieliście w rączce. Ja wiem, że tutaj to nie popęka. Trzeba naprawdę by użyć nie wiadomo ile siły, nawalać w to młotem czy cokolwiek takiego, żeby to popękało, tak? Więc to jest właśnie taki klucz dla początkującego, do domowego po prostu, do domowej pracy. Chcesz porobić sobie troszeczkę coś tam, przerobić u siebie, u sąsiada, bierzesz takie klucze. Naprawdę fajny zestaw taki, za nieduże pieniążki można sobie zakupić. Oczywiście nie reklamuję tej firmy, tylko po prostu pracowałem na tych właśnie kluczach. Zrobiłem tam trochę instalacji, dlatego też się podzieliłem, że najsłabsze elementy to są właśnie w tych punktach tutaj. Nic tu nie popękało, nie wiadomo co się nie wydarzyło, nikt sobie tam nie wiadomo co nie uciął, nie przeciął, no krzywdy sobie nikt nie zrobił, tak? Ale trzeba po prostu zwrócić na te właśnie wadliwe elementy, czyli te w tych właśnie trzech punktach na każdych z tych kluczach, które są, a dokładnie to w tym miejscu, a dokładnie na tym kluczu w tym miejscu, a na tym to nie mieliśmy w ogóle takiej sposobności, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tutaj tak samo nie, tutaj na tym tak samo nie. Trzeba po prostu, moi drodzy, uważać na te punkty tutaj. Tu, gdzie trzymam, na te punkty trzeba uważać, żeby nic nie zrobić. Moja taka obiektywna ocena tego, taka najprostsza. Dla osoby, która chce zacząć przygodę z hydrauliką, chce zrobić coś sobie w domu, polecam naprawdę mega serdecznie takowe klucze. One są naprawdę fajne, więc jest to super. W cenie, w porównaniu do Knipexa, do jakichś tam innych, które kosztują naprawdę duże pieniądze i to są już klucze naprawdę dla profesjonalistów, to te się wtedy chowają, tak? Wiadomo, że one się schowają, bo są producenci, którzy lepiej produkują swoje po prostu narzędzia. Ale to jest na początek, na start, na przygodę, na sprawdzenie. Może się okazać, że ty będziesz miał te klucze przez 5 lat. I nic się nie stanie. Może być tak, że ty dasz jakiemuś domorosłemu idiocie, który w ciągu godziny je popsuje. Bo są tacy ludzie, którzy po prostu dostają narzędzia do rączki i psują. Możecie się wypowiedzieć, czy mieliście takich właśnie ludzi, czy współpracowaliście z takimi ludźmi. Ja znam takich ludzi, którzy nie potrafią obsługiwać wkrętarek, zakrętarek, szlifierek, innych takich rzeczy. No niestety tak to wszystko wygląda, moi drodzy. Dlatego moja obiektywna wypowiedź, w tych pieniądzach można kupić. Ktoś z Was chce coś więcej od kluczy hydraulicznych takich, to inna marka. Tu, w tej cenie jest to idealne. Moi drodzy, zadajcie sobie pytanie. 125 zł. Bez tego grosza już. Zaokrąglmy to po prostu. Takie klucze w takim wykonaniu są dobre, można powiedzieć. Są dobre, obiektywne. Ja kupiłem z tego względu, nie że one są tanie, ja po prostu na nich robiłem, tak? Ja na nich robiłem i mogę powiedzieć, że w hydraulice nie musisz mieć nie wiadomo czego najlepsze. Nie musisz mieć czegoś tam aż z górnej półki. Jeżeli już czymś się zajmujesz bardzo profesjonalnie, jesteś naprawdę mistrzem i w ogóle to tak jak są dekarze, są mistrzowie i w ogóle tam mają po prostu swoje te certyfikaty, to wszystko co tam określa, że to jest mistrz tego i tego, to ja rozumiem, że oni muszą już bazować na mega profesjonalizmie, na mega narzędziach, na mega elementach składowych i tego wszystkiego, nie idą na skróty, więc to jest bardzo ważne, żeby po prostu kupić sobie to, co ty uważasz. Ja uważam, że w tych pieniążkach to jest idealne rozwiązanie, ale mogę się mylić, bo ktoś może pokazać mi coś tańszego. Ja pracowałem dobrych parę miesięcy na
takich kluczach? Mogę powiedzieć spoko. Przyda mi się na pewno taki jeszcze, nie wiem, 4-calowy, 3-calowy, taki duży, taki job twoja mać, że jak walnę w łeb sobie, to reset systemu będzie. I to będzie fajne wtedy. Dla mnie spoko. Dlatego w skali od 1 do 10 mogę spokojnie, jeżeli chodzi o funkcjonalność, dać 8. To jest spoko. Jeżeli chodzi o możliwości techniczne, no to 9 dam spokojnie. Jeżeli chodzi o możliwość uszkodzenia, to dam 5. Z tego względu, że wiem, że tutaj jest jeden element wadliwy, dlatego 5 w zupełności dam. Za wykonanie, za to wszystko, tak samo mogę dać 7, 8. Średnią sobie wyciągnijcie i zadajcie sobie pytanie, w tych pieniążkach, w tej cenie, oczywiście znajdą się osoby, które wezmą taki kluczyk mały, wezmą go, ścisną go tutaj, jak jeszcze raz kluczyk.